bo to jest taki temat mało chyba poruszany w mediach, jak duży wpływ na ceny mają również regulacje prawne. I widać to po tym, że w ostatnich szczególnie 2 miesiącach wzrosła liczba mieszkań właśnie w cenie do 500 tysięcy, czyli takich na kieszeń kredytobiorców. I właśnie o to chodzi. W ubiegłym roku ceny rosły bardzo gwałtownie, dlatego że bardzo szybko kurczyła się podaż, ponieważ deweloperzy nie byli w stanie dogonić popytu. Mhm. Deweloper gra tak, jak mu na to prawo pozwala, jak mu tak. na to pozwalają. I w tych ramach się porusza. Business Rider. Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Marek Wielgo. Piąteczka. Marek jest ekspertem rynku nieruchomości z portalu rynekpierwotny.pl. To jest taka platforma, która skupia praktycznie cały rynek pierwotny w Polsce i chyba są tam wszyscy deweloperzy, jak nie większość. Wiem, bo też jestem deweloperem i jakby korzystałem też z Waszych usług, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem powiedzieć, porozmawiać o rynku, bo na rynku dużo się dzieje, jest dużo różnych mitów, dużo różnych opinii, różnych wróżbitów, analityków, różnych osób, które zajmują się rynkiem nieruchomości i chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty masz dzisiaj dostęp do Big Data, do Waszej platformy, która widzi, co się dzieje, jakie są nastroje, jakie są ceny deweloperów, to jakbyś powiedział, w jakim momencie rynku jesteśmy? Jakbyś to opisał? Drugi kwartał. Może zacznę od pierwszego kwartału, bo jak pewnie wszyscy Państwo wiecie, wraz z zakończeniem programu Bezpieczny Kredyt 2% wyraźnie, może jeszcze nie wyraźnie, w pierwszym kwartale ta sprzedaż mieszkań wyglądała całkiem nieźle, bo wiele umów kredytowych było jeszcze tego bezpiecznego kredytu 2% zawierane w styczniu, w lutym i jeszcze w marcu, więc ta sprzedaż wyglądała całkiem nieźle. Natomiast drugi kwartał rzeczywiście przyniósł spore tąpnięcie. I to jakby od strony popytowej. Jeśli chodzi z kolei o podaż, to zapowiedź nowego programu wsparcia kredytobiorców spowodowała, że część firm deweloperskich już właściwie to ten... Ta poprawa podaży mieszkań, ona już miała miejsce w końcówce ubiegłego roku, bo rzeczywiście deweloperzy z pewnym opóźnieniem zareagowali na ten rosnący popyt. I natomiast pierwszy kwartał był absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o liczbę rozpoczynanych mieszkań i również wprowadzanych na rynek. No i deweloperzy pewnie liczyli na to, że już w lipcu zacznie obowiązywać nowy program, więc klienci się pojawią. No i myślę, że wielu... Wszyscy czekali. Wszyscy czekali, tak. I można powiedzieć, że taki falstart był trochę podażowy, bo tak, po pierwsze... Te nadzieje, że również szybciej będzie rozwijał się rynek kredytów na warunkach rynkowych, on wyhamował w maju i w czerwcu, co widać zresztą i po danych Biura Informacji Kredytowych, gdzie obserwujemy spadek akcji kredytowej, to on się właściwie od początku roku jest, no ale liczba wniosków kredytowych, w maju był spory spadek, w czerwcu minimalny wzrost, no ale de facto nie oznaczający poprawy, a to dlatego, że banki trochę zaostrzyły warunki kredytowe, podniosły niektóre oprocentowanie, więc ta zdolność kredytowa ludzi przestała się poprawiać. Więc tutaj pewnie część, ten napływ klientów był już mniejszy. Pewnie część osób czeka jednak na nowy program, więc wstrzymuje się z zakupami. Zresztą też często mówimy, już nie ma tego programu Bezpieczny Kredyt 2%, już nie trzeba się stresować, za wszelką cenę szybko kupować, można się spokojnie rozejrzeć, nie ma pośpiechu. Oferta mieszkań rośnie, jest duża. Jeszcze pół roku. Tak, i jest czym wybierać, no ale też szczególnie w tych największych metropoliach zmniejszyła się skala zakupów inwestycyjnych. No, słychać zewsząd opinia ekonomistów, że inwestowanie w mieszkania nie ma sensu. Rośnie oferta mieszkań na wynajem, czynsze się ustabilizowały, a nawet w niektórych miastach spadły, więc to nie jest najlepszy pomysł. Lepsza jest byle lokata niż inwestowanie w mieszkanie na wynajem. No więc to wszystko spowodowało, że drugi kwartał przyniósł spadek sprzedaży mieszkań. No i mamy sytuację taką, że w przeciwieństwie do roku ubiegłego mieszkań wprowadzonych na rynek było dużo więcej niż sprzedanych.
Myślę, że absolutnie paniki wśród deweloperów nie ma. Może co najwyżej pewna nerwowość i to, co widać po tym, że część firm jest skłonna na negocjacje cenowe, na różnego rodzaju promocje. Nie są to obniżki cenników, ale raczej zachęty w typu darmowy garaż, komórka lokatorska. Pewnie również też są, zdarzają się obniżki, ale w skali całego rynku to nie jest masowe zjawisko. To trzeba mieć na uwadze, że deweloperzy wyprzedają albo końcówki już w gotowych inwestycjach, albo czasami rozpoczynają nowe inwestycje, muszą mieć jakąś przedsprzedaż, więc starają się zachęcić klientów różnego rodzaju promocjami. Bo potrzebują do banku, potrzebują, żeby zapełnić to. Ale masz wrażenie, że jak po wybuchu wojny ta sprzedaż spadła i ona długi czas, można powiedzieć, się budowała, prawda? I ten bezpieczny kredyt był takim triggerem, który odpalił, prawda? Że wszyscy ruszyli na rynek. Na początku ruszyli ci, którzy chcieli być krok przed tym tłumem, który weźmie tą dotację, prawda? I przed tym całym boomem widać było tych ludzi. Mm-hmm. Natomiast wtedy, przed tym jeszcze, zanim ten kredyt był ogłoszony, widać było większą nerwowość u deweloperów, że widać były te, nawet na billboardach, te promocje, te zachęty, to było dużo więcej niż teraz. Teraz to mam wrażenie, że jesteśmy tak jakby, wszyscy wiemy, że będzie dobrze, czekamy. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Końcówka 2022 roku, czyli zapaść na rynku kredytów mieszkaniowych, spowodowała, że deweloperzy rzeczywiście pod koniec roku zachęcali różnego rodzaju bonifikatami, bo sprzedaż spadła. No ale i również deweloperzy wstrzymali inwestycje. Mhm. I też spadła też, prawda? Tak. A część kupujących, nawet ci, którzy mieli zdolność kredytową lub spore nadwyżki finansowe, mówiła: poczekamy, zobaczymy, nie ma się co spieszyć. No i w momencie zapowiedzi tego programu Bezpieczny Kredyt 2%, kiedy ci potencjalni nabywcy doszli do wniosku, ok, na obniżki cen nie ma co liczyć, trzeba się raczej spieszyć, bo za chwilę pojawi się tłum na rynku i ceny wzrosną. Mhm. Więc już pierwszy kwartał przyniósł znaczny wzrost sprzedaży, bo na zakupy ruszyli ci, którzy mieli nadwyżki finansowe, ci, którzy mieli zdolność kredytową, no a potem już w drugim kwartale również były rezerwacje ze strony tych, którzy chcieli załapać się na dopłaty do kredytu. Zresztą uważam, że ten program, no, raz, że był wprowadzony w kiepskim momencie, bo gdybyśmy mieli nadwyżkę podażową, tak jak to było po wybuchu kryzysu finansowego w 2009, gdzie rzeczywiście być może ten program Rodzina na swoim na początku, on uratował rynek przed głębszą zapaścią, tak teraz mieliśmy zapaść podażową i zaproponowanie dopłat do popytu, no mówmy się, nie było chyba najlepszym pomysłem. W dodatku ten popyt był kumulowany przez kilkanaście miesięcy, więc to wszystko, no, ten program wywołał po prostu lawinę. Lawinę, na którą deweloperzy nie byli w stanie szybko zareagować. Oni zareagowali, ale dopiero w czwartym kwartale i rzeczywiście wtedy tempo wzrostu cen wyhamowało, ale trzeci kwartał był masakryczny. W Krakowie średnia cena metra kwadratowego wzrosła tylko w ciągu trzech miesięcy aż o 11%. A nie uważasz, że to było tak, że okej, wszyscy mówią wielki wzrost, wielka bańka urosła, prawda? Ale biorąc pod uwagę, że ceny nie rosły wcześniej, żeby stały przez półtora roku, były w stagnacji, jak się rozłoży te wzrosty na długi czas, te 2,5 roku, to już nie są takie spektakularne wzrosty. To już jakby jest jakby poniżej inflacji nawet, średnio. Na rynku pierwotnym ceny mieszkań, również średnia cena metra kwadratowego rosła. I to zarówno w okresie pandemii, jak i potem zapaści na rynku kredytowym, bo pamiętajmy, mieliśmy inflację. Ta inflacja powodowała potężny wzrost cen materiałów budowlanych, bo rosły ceny energii, kosztów budowy, więc mieszkania nie mogły być z tego powodu tańsze. A co gorsza, później, kiedy już deweloperzy również przystopowali z podażą mieszkań, to albo budowali je dla osób stosunkowo zamożnych, czyli takich, którzy niekoniecznie musieli posiłkować się kredytami, więc mówiliśmy o dużo zakupów gotówkowych, prawda? A po drugie, w momencie, kiedy pojawił się w ofercie banków Bezpieczny Kredyt 2%, bardzo szybko znikały z oferty mieszkania najtańsze. Można powiedzieć, że Bezpieczny Kredyt 2% wyczyścił rynek z najtańszych mieszkań. Siłą rzeczy te, które zostały, windowały średnio ceny metra kwadratowego. Nie przypadkiem, tylko dokończę jeszcze tę myśl, właśnie w Krakowie i w Trójmieście, gdzie ta oferta skurczyła się najmocniej, również najbardziej wzrosła średnia ceny metra kwadratowego. To jest po prostu czysta statystyka. Tak, czyli można powiedzieć, że nie mieszkania są droższe, co pokazuje statystyka, tylko że zostały droższe na rynku. Tak, to przede wszystkim, chociaż
No oczywiście deweloperzy również podnosili ceny, czy tak, sprzedając tak, tak. rynku wtórnym. Natomiast chodzi o to, że on, te wzrosty cen realne nie były współmierne z tym, co wszyscy raportowali jako wzrost cen. Czyli można powiedzieć, że z rynku zniknęły najtańsze mieszkania, a później się pokazywało tylko te najdroższe, gdzie była duża dysproporcja i tak. wyglądało to, jakby ceny urosły o 30%, ale tak naprawdę średnia cena była wcześniej taka, a zostały te drogie. No i stąd tak, no, ale też obiektywnie te najtańsze mieszkania, no bo też urosły, przeciętny, no. przeciętny kredytobiorca w Polsce pożycza 400 z kawałkiem tysięcy, czyli największy popyt jest na mieszkania powiedzmy do 500 tysięcy. We Wrocławiu w ciągu właściwie pół roku oferta mieszkań do 500 tysięcy skurczyła się o 90%. Więc szarańcza przeszła i ciągnęła. Mieliśmy do czynienia z tym wzrostem statystycznym z powodu właśnie rosnących cen nowych mieszkań wprowadzanych na rynek i kurczeniem się czy sprzedażą tych najtańszych, a równocześnie bardzo zmniejszyła się dostępność mieszkań w cenach jednostkowych. Po prostu w Warszawie na przykład mieszkania powyżej miliona, proszę bardzo, duży wybór, albo jak ktoś chciał kupić do 500 miesięcy, to tego wyboru nie było. Podobnie w Krakowie. I jak obserwujesz teraz ten rynek? Jakby, bo głównie się wszyscy skupiają na 5-6 największych miastach, prawda? I jakbyś, wyobraź sobie, że jesteś inwestorem z zagranicy i miałbyś, albo miałbyś komuś doradzić, kto ma kupić, w jakim mieście mieszkanie na rynku pierwotnym, to jakie by to było miasto? Które miasto według Ciebie ma największą perspektywę wzrostu? Albo jest inny szacowane? Może powiem coś kontrowersyjnego, ale w moim odczuciu takim rynkiem jest Łódź. Co prawda Łódź ma teraz problemy po bardzo gwałtownym, żywiołowym wzroście. Kto by jeszcze pomyślał 3-4 lata temu, że Łódź będzie drugim po Warszawie pod względem liczby mieszkań w ofercie rynkiem w Polsce. Zresztą sprzedaż też wygląda całkiem nieźle, a Kraków gdzieś tam spadnie jeszcze poniżej nawet Trójmiasta i Wrocławia. Ale rzeczywiście w Łodzi mieszkania są jeszcze stosunkowo tanie. Natomiast chyba tam, czy inwestorzy tam mogą, czy dla nich jest to, póki co ten rynek jest atrakcyjny, nie jestem do końca przekonany, bo próby wprowadzenia na rynek drogich mieszkań, drogich inwestycji raczej nie spotykają się z dużym odzewem. Tam jednak w dalszym ciągu dominuje klient kredytowy, stąd też taką ciekawostkę Państwu powiem. Najwięcej bezpiecznych kredytów 2% udzielono właśnie w Łodzi, a Warszawa czy województwo mazowieckie dopiero na drugim miejscu. Ale wydaje mi się, że to jest rynek perspektywiczny. Gdyby jeszcze powstał ten centralny port komunikacyjny, który by de facto połączył Łódź z Warszawą, to myślę, że perspektywy dla tego miasta są bardzo, bardzo dobre. Jest tam jeszcze w Łodzi sporo do zrobienia, prawda? No bo jak się tam jeździ, ona jest już mocno wyremontowana. Świetna lokalizacja w centrum. Tak, ale powiem szczerze, że jak jeżdżę po całej Polsce i bywam w tych największych miastach, to jeszcze no, jest ta różnica między jakby ilością wyremontowanych kamienic w Łodzi. Czyli jakby czuć, że ta Łódź jest jeszcze trochę te 2-3-4 lata przed innymi miastami względem jakby renowacji tych obiektów. To jest moje takie subiektywne odczucie. To prawda, ale też pamiętajmy, że Łódź, no, tam specyficzne, jest to specyficzne miasto. Tam centrum w czasach słusznie minionych było zamieszkiwanych przez raczej pracowników fabrycznych. Takich, tak, tak, tak. Więc to jest też między innymi efekt, który teraz obserwujemy. Ale tam to jest tylko kwestia czasu. To miasto już się zmienia i wydaje mi się, że za kilkanaście lat to będzie już zupełnie inne miasto, ale przede wszystkim ono się rozwija. Jest bardzo przychylna polityka władz, bo deweloperzy nie mają tam problemów ani z dostępnością gruntów, ani z długotrwałymi procedurami budowlanymi. W zasadzie Łódź jest już od ładnych paru lat na podium praktycznie, jeśli chodzi o szybkość załatwiania procedur związanych z budową. Biorąc pod uwagę, że właśnie tyle się buduje w Łodzi, że deweloperzy byli w stanie tyle pozwoleń na budowę uzyskać, no to jest taka wskazówka dla naszych władz, że to jest klucz do tego, żeby rozwiązać problem rosnących cen mieszkań, to żeby uwolnić jakby możliwości popytowe. I znowu ciekawostkę, bo pada wiele zarzutów pod adresem, i słusznie w gruncie rzeczy, programu Bezpieczny Kredyt 2%, że on wywindował ceny mieszkań, ale zwróćcie uwagę, w Łodzi tych kredytów udzielono najwięcej, a mimo to ceny wzrosły najmniej.
Czyli podaż jest tutaj kluczowa. Tak. Łódź była w ubiegłym roku jedyną metropolią, w której podaż, oferta mieszkań wzrosła. No właśnie, czyli można powiedzieć, że te przychylne władze, które jakby pomagają deweloperom pracować w jakiś sposób płynny, prawda, i budować dużo, przyczyniły się do tego, że nie ma jakiejś wielkiej bańki na rynku w Łodzi, bo zostało dostarczone do rynku mnóstwo mieszkań. A w tych miastach, gdzie się ciężko buduje, na przykład w Warszawie jest... Albo w Krakowie, którego władze Polski Związek Firm Deweloperskich wręcz oskarżył o działalność antydeweloperską. To w tym momencie, mieszkańcy Krakowa patrzą za to wysokimi cenami, no bo konkurencja jest trudna, prawda? Tak, zmniejszyła się również liczba firm deweloperskich działających na rynku. To jest ciekawe. Więc tak przynajmniej twierdzi PZFD. Więc to jest bardzo ważne. Nie ma nic lepszego dla rynku niż konkurencja. Tak, myślę, że nie ma sensu produkować jakichś ograniczeń dla deweloperów, dla inwestorów. Najlepiej po prostu pozwolić rynkowi samemu się rozwijać i rynek to wyreguluje. No, z małym zastrzeżeniem, że osobiście jako mieszkaniec na przykład Warszawy wolałbym, żeby to miasto sprawowało czy prowadziło politykę urbanistyczną, a nie deweloperzy, bo... Tak, ale okej, ale co masz na myśli? W takim sensie, że jak widzisz różnicę? No bo deweloper gra do swojej bramki, realizuje zyski, prawda? I jak najmniejszym kosztem jest jak największy zysk, tak jakby. No właśnie, a trzeba mieć na uwadze, że deweloper gra tak, jak mu na to prawo pozwala, jak mu tak na to pozwalają. Jest w ramach i w tych ramach się porusza. Dokładnie. I często te zarzuty, które na temat pewnych, użyję tego określenia, patodeweloperki, one powinny być kierowane najczęściej nie pod adresem dewelopera, który po prostu wykorzystuje możliwości, no to jest normalne, każdy przedsiębiorca chce zarabiać, tylko raczej należy je kierować do urzędników, którzy pozwalają na zbyt gęstą zabudowę, na zbyt wysoką zabudowę, na zbyt małą powierzchnię, powierzchni biologicznie czynnych itd., itd. Więc tutaj, zresztą warto chyba przy tej okazji, bo to jest taki temat mało chyba poruszany w mediach, jak duży wpływ na ceny mają również regulacje prawne, prawda? Te różnego rodzaju ograniczenia. No bo oczywiście w ostatnich latach bardzo zostały podniesione parametry energetyczne budynków. No, zgodzimy się, że to akurat jest krok w słusznym kierunku. Budynki powinny być jak najmniej energooszczędne, ale to kosztuje. Zresztą też takie odnoszę wrażenie, że deweloperzy czasami w cudzysłowie wychodzą przed orkiestrę, bo często oferują mieszkania czy budynki o znacznie lepszych parametrach niż nawet wynika to z wymogów technicznych. W szczególności w dużych miastach. Prawda? Szczególnie w dużych miastach. Ktoś to zrozumie, bo w małym mieście raczej nikt nie pyta o parametry. Ale no, skłonność do płacenia wyższych sum też nie jest bardzo duża. Tak? Większość oczekuje mieszkań dostępnych cenowo, czyli jak najtańszych. Za chwilę, od 1 sierpnia, znowu zmienią się warunki techniczne, które dorzucą kolejne wymagania, a potem jeszcze ustawa, nazwijmy to schronowa, między nami, która znowu wprowadzi dodatkowe rozwiązania, których celem jest to, żeby garaże podziemne również pełniły funkcję schronów. Więc to też będzie miało wpływ na ceny. No i siłą rzeczy deweloper chcąc, nie chcąc... Musi to wszystko wziąć koszty i przełożyć na klienta, prawda? A jeszcze znowu kolejny czynnik, to użyję określenia haracz, no bo to w pewnym sensie jest haracz, tak? No, czy na przerzucenie na dewelopera obowiązku budowy dróg, wodociągów, kanalizacji i tak dalej. To kosztuje. Tak, to jest trochę tak jakby często się zdarza, że zarząd dróg po prostu przerzuca na dewelopera, jakby trochę szantażując go, że nie damy ci zgody, jeżeli nam tutaj czegoś nie sfinansujesz, co jest w pewnym sensie nielegalną praktyką, ale po prostu... A nawet jeżeli jest legalną, to ten potencjalny nabywca musi mieć świadomość, że ta cena, którą on płaci, również z tego to uwzględnia. Okej, ale podyskutujmy jeszcze sobie na ten temat. No, ja jestem zwolennikiem wolnego rynku i jakby zgadzam się, że w kilku aspektach państwo może tutaj pomóc. I jakby wiadomo, że deweloper sam z siebie schronu nie wybuduje, bo on budynek odda, a sobie schron może w domu własnym za swoje pieniądze. Pytanie, czy ludzie są w stanie zapłacić za ten schron, albo może nie trzymajmy się tego schronu, bo to jest coś na zasadzie bezpieczeństwa. Ale na przykład jeśli chodzi o komfort, no to może być tak, że dany blok, inwestycja ma na przykład udogodnienia jak basen albo jak plac zabaw. Plac zabaw są już obowiązkowo budowane, albo te można powiedzieć odległości. I teraz jeżeli ktoś woli zapłacić 1000 zł czy 2000 taniej za metr
i mieć blisko sąsiedni blok i woli jakby, i on rynkowo wybiera mieć, nazwijmy to, betonozę i zapłacić taniej za mieszkanie, to dlaczego mu tego nie umożliwić? No ja tutaj, to jest trochę też taki problem i dylemat dotyczący na przykład limitów powierzchni, tak? No, wszyscy wiemy, że mieszkanie musi mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych i już od ładnych paru lat toczy się dyskusja, czy nie zostawić tej kwestii rynkowi, tak? No, no ja akurat jestem w tej grupie, bo jest spora grupa zwolenników i przeciwników. Ja akurat jestem w tej grupie raczej przeciwników, bo rzeczywiście tutaj mogłoby dochodzić do patologii, bo oczywiście popyt na takie małe klitki byłby spory. Ale on nie jest nie wiadomo jak gigantyczny, prawda? Ale biorąc pod uwagę ceny mieszkań, to niestety pewnie by to zjawisko rosło, chociaż uważam, że o wiele bardziej niebezpiecznym zjawiskiem jest przerabianie dużych mieszkań na małe klitki, co się dzieje. I tego z tym nikt nie walczy chyba. Tak, nikt nie walczy, bo nie ma narzędzi prawnych do tego, żeby to walczyć. Wydaje mi się, że narzędzie powstaną, kiedy się stanie jakaś tragedia, że w takim bloku czy inwestycji coś się wydarzy i tam nie będzie żadnych przepisów PPOŚ. A takie małe mieszkanie, które ma na przykład 18 metrów, jest wielkości pokoju hotelowego. Pamiętam takie mieszkania, bo przecież za komuny takie mieszkania budowano. One są legalnie lokalne. Są wynajmowane. Ja sam wybudowałem taki blok, tylko że nie mogłem tego wybudować w ramach jakby planu pod mieszkanie, tylko w ramach usług, prawda? Czyli są na zakwaterowanie. I takie mieszkania są, one się wynajmują, bo ktoś mi woli zapłacić na przykład więcej za takie mikromieszkanie niż za pokój, który jest mniej komfortowy ze wspólnymi przejściami. Okej, no to budujmy akademiki w takim razie prywatne i niech one mają mniejszy metraż, ale powiedzmy niech mieszkania będą mieszkaniami, zresztą w większości krajów Unii Europejskiej takie ograniczenia też są. Owszem, zdarzają się mniejsze metraże, nawet i 15 metrów, ale są też i większe. Natomiast tutaj dotykamy jakby kolejnego problemu kosztotwórczego, to są garaże podziemne. No bo znowu, gdyby jakiś deweloper chciał wybudować same kawalerki takie, powiedzmy 18-metrowe, a wskaźnik garaży by wynosił na przykład 1,5, to nie byłby w stanie. To musiałby kilka kondygnacji. Musiałby wybudować więcej garaży, metrów niż mieszkań. Tak. I to oczywiście mogłoby też jakby cały ten plan biznesowy przetrącić. Więc pewnie gdzieś ten rynek by się rzeczywiście jakoś tam inaczej ułożył. Natomiast temat garaży podziemnych też jest bardzo ciekawy, bo tu są jakby sprzeczne interesy. Tak? Wszyscy wiemy, że budowa garażu podziemnego, no oczywiście w zależności od liczby kondygnacji w dół, ale każda kondygnacja to jest, przypuszczam, co najmniej kilkanaście procent więcej kosztów. Im niżej, tym drożej jest. Tym drożej, więc pewnie wielu kupujących powiedziałoby, okej, ja będę jeździł rowerem, nie chcę mieć garażu podziemnego. Tylko tutaj zderzają się interesy mieszkańców okolicznych budynków, w których garaży nie ma. A dochodzi już do takich sytuacji, gdzie no po prostu potem jest zastawiany samochodami każdy skrawek, łącznie z trawnikami. Tak. Bo dzisiaj ktoś powie, no dobrze, ja nie będę jeździł samochodem, nie chcę mieć garażu podziemnego, ale komuś sprzeda później to mieszkanie, a ten ktoś będzie miał samochód albo przyjadą goście, więc to jest bardzo, bardzo trudny temat. Wydaje mi się, że jednak prawo powinno dopuszczać, to od gmin powinno zależeć. Również no, mocne ograniczenie miejsc parkingowych, które rzeczywiście bardzo, zresztą prowadzą do takich też sytuacji patologicznych, jak jeden z deweloperów, który na niebiesko tam zamalował, żeby spełnić te wymagania parkingowe. Więc tutaj powinna być chyba większa elastyczność samorządów i w sytuacji, gdzie rzeczywiście jest stoi budynek, czy ma powstać budynek w bardzo dobrym miejscu, jeśli chodzi o komunikację, to może niekoniecznie schodźmy w dół z tymi parkingami, bo dzięki temu mieszkania mogą być tańsze. Mogą być tańsze i mogą być w ogóle dostępne, bo wyobraźmy sobie centrum miasta, no, gdzie na przykład w Warszawie wiele osób po prostu świadomie korzysta z komunikacji miejskiej, czyli jeździ taksówkami, które są czasem tańsze niż jazda samochodem własnym, prawda? Więc w takim wieżowcu w centrum Warszawy nie potrzeba mieć do każdego lokalu jednego tam, czy półtora miejsca podstawowego. Okej, no jesteśmy dzisiaj w lipcu 2024 roku. No już wczoraj słyszałem jakieś zapowiedzi, że ten program 0% wróci, prawda? Jakie są Twoje jakby predykcje, co się może wydarzyć, jak ten program realnie wejdzie? No bo czy wejdzie, to jeszcze nikt nie wie. Projekt został pokazany, upubliczniony. Rzeczywiście on zawiera kilka w sumie kosmetycznych zmian w stosunku do tego, do tych założeń, które poznaliśmy na początku roku. Ja
ubiegłym roku, gdyby ktoś mnie zapytał o kontynuację, to podchodził do tego bardzo sceptycznie, ale po tym, jakby jak duża nastąpiła poprawa pod względem podażowym mieszkań, jak pierwszy kwartał pokazał potężny wzrost aktywności inwestycyjnej firm deweloperskich, tak teraz jestem zwolennikiem tego programu. Tym bardziej, że zawiera on kilka bezpieczników, które jakby eliminują to ryzyko, że nastąpi taki niekontrolowany, wręcz gwałtowny wzrost popytu. Więc myślę, że paradoksalnie, oczywiście można powiedzieć, że każde dopłaty do popytu no, powodują wzrost cen, tak? No, tylko że te ceny moim zdaniem i tak by wzrosły z uwagi na rosnące koszty budowy. By było mniej klientów, mniej wybudowanych mieszkań, ale no, cena jednostkowa rosłaby tak czy owak. Tak czy owak, natomiast liczę na to i jakby są jakby symptomy tego, że dzięki temu programowi deweloperzy zaczęliby budowę większej liczby mieszkań dedykowanych dla odbiorców kredytowych, dla kupujących, których możliwości są skromne. I widać to po tym, że w ostatnich szczególnie 2 miesiącach wzrosła liczba mieszkań właśnie w cenie do 500 tysięcy, czyli takich na kieszeń kredytobiorców. I właśnie o to chodzi, żeby oferta mieszkań dostępnych cenowo dla kredytobiorców wzrosła, a ona wzrośnie, jeżeli deweloperzy wyczują, że mają w tym interes, że po prostu mają klientów, którzy takie mieszkania kupią. Bo jeżeli takich klientów nie będzie, kredyty są i pewnie jeszcze przez jakiś czas będą takie rynkowe, trudno dostępne, no to albo deweloperzy ograniczą podaż, co już się dzieje, albo będą budowali dla tych, których na mieszkania stać, czyli dla nabywców gotówkowych, albo no, ludzi po prostu zamożnych. Mhm. Jak Ci się wydaje, co się wydarzy z rynkiem w trzecim, czwartym kwartale, tak? Czyli jak ten program będzie już będzie przesmakowany, w trzecim kwartale ceny wzrosną, bo każdy się będzie przygotowywał do tego, żeby z rynku coś ściągnąć, no, bo ktoś to dzisiaj chce kupić i się nie kwalifikuje, bo już ma mieszkanie swoje kiedyś, albo ma, to on wie, że jeżeli teraz nie kupi, to po programie już będzie drożej. Znaczy, ja przypuszczam, że oczywiście ciągle nie ma jeszcze decyzji, czy ten program będzie, czy nie, tak? No jest zapowiedź, jest projekt, ale ciągle to jest jeszcze na dwoje babka wróżyła, tak? Ciągle jeszcze jest ten opór polityczny, więc nie mamy pewności, czy ten program będzie, ale wydaje się, że w najbliższym czasie część osób, szczególnie tych, którzy mają zdolność kredytową, a na dopłaty w ramach nowego programu nie mogą liczyć, chyba jednak dojdą do wniosku, że nie ma co dłużej czekać. Mhm. Tym bardziej, że widać, że oferta już się zaczęła kurczyć, bo deweloperzy wstrzymali oddech i są w takim wyczekiwaniu, co się wydarzy. Gdyby natomiast ten program, zapadła szybko decyzja, pojawił się projekt w Sejmie i ta ustawa byłaby uchwalona, no to wtedy, to, co jest najistotniejsze, deweloperzy wznowią, rozpoczną nowe inwestycje, czyli podaż będzie rosła, bo to jest, to jeszcze raz powtórzę, podaż jest tutaj w tym momencie kluczowa. W ubiegłym roku ceny rosły bardzo gwałtownie, dlatego że bardzo szybko kurczyła się podaż, ponieważ deweloperzy nie byli w stanie dogonić popytu. Mhm. W tym roku mamy sytuację odwrotną, to podaż rosła szybciej niż popyt i oby ta tendencja utrzymała się również w kolejnych kwartałach, a wstrzymywanie decyzji w sprawie tego programu no, grozi tym, że ta podaż spadnie. Dobrze by było, żeby ta decyzja zapadła szybko. Jakakolwiek by nie była, niech ona zapadnie, no bo wtedy wszyscy będą widzieli, uczestnicy rynku, na czym mogli stoją. Mogli się przygotować, a nie żyć tak w niepewności, jest. Bo w niepewności tak. Się podejmuje, albo się w ogóle nie podejmuje decyzji. Tak. I tak naprawdę no, wszyscy są. I teraz to grozi też problemami na rynku firm budowlanych, prawda? Bo oni też myślą, że będą mieli swoją pracę, a się okazuje, że nie będą mieli na przykład. Poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię, bo patrząc na rynek mieszkaniowy, deweloperski, sądzę, że nasi widzowie też powinni sobie zdawać sprawę, że jest to kawał gospodarki. Bo przecież z rynku budowlanego, mieszkaniowego żyją nie tylko deweloperzy. To jest potężny przemysł materiałów budowlanych, wykończeniowych, sprzętu RTV, AGD, mebli. Te branże przeżywają ostatnio spore problemy. Więc ograniczenie rynku pierwotnego, czyli ograniczenie inwestycji mieszkaniowych, de facto oznacza problemy dla bardzo wielu Polek i Polaków, którzy w tych branżach pracują. Więc absolutnie nie twierdzę, że tutaj duży wzrost cen jest
jest dobry. Nie, nie, absolutnie. Właśnie ten wzrost podaży mieszkań, a szczególnie tych mieszkań w segmencie popularnym, będzie działał stabilizująco na ceny metra kwadratowego. Zresztą pamiętam z historii czasy obowiązywania programu Mieszkanie dla Młodych. I wtedy średnia cena metra kwadratowego była stabilna. Ona rosła w tempie, na przykład w Warszawie 1%, 2%, był nawet rok, kiedy był spadek 2%. Generalnie było stabilnie. Ceny mieszkań rosły. Rosły, bo rosły też koszty budowy, ale ta średnia, przez to, że był duży dopływ mieszkań w segmencie popularnym właśnie dla tych osób, które korzystały z tego programu, spowodowały stabilizację. No a potem, kiedy ten program w 2018 roku wygasł, nastała era dwucyfrowych podwyżek cen, tak, których nie zahamował ani COVID, ani zapaść na rynku kredytowym, bo po prostu deweloperzy skupili się na budowie mieszkań dla lepiej sytuowanych klientów. Bo tam były limity cen metra kwadratowego, tak, prawda? Więc tak, deweloperzy budowali tanie mieszkania na słabych działkach, w sensie słabo zrealizowanych. No, też pamiętajmy, że ten program w pewnym sensie też spowodował podwyżki. No, przykładowo, jeżeli były mieszkania tańsze niż wynosił ten limit, no to ten deweloper jak najbardziej był zainteresowany podniesieniem cen najtańszych, ale średnia cena metra kwadratowego była stabilna. Ale to nie było takie proste, żeby się w tym limicie, oferta, która się łapała w limicie, nie była taka duża. Czyli w Warszawie ludzie mieli problem, żeby w limit statystyczny z tym GUS-u, który był ustalany, się wpasować, prawda? Wpasować tak, ale mimo to ta oferta mieszkań rosła. Co prawda, no, znowu pojawi się kolejny zarzut, no tak, budowano czy oferowano tanie mieszkania, ale to z kolei spowodowało rozlewanie się miast niekontrolowane, tak? Czyli tak, budowanie na obrzeżach bez infrastruktury i tak dalej. No to jest naprawdę trudny temat. Trudne zagadnienie, ale moim zdaniem najlepsze, co mogło zrobić władze, to jest uprościć proces inwestycyjny, jakby te kłody, które teraz są pod nogami, je pozabierać, jakby wspierać dewelopera, jakby te pieniądze wydane na to wsparcie, jakby nawet, ale to nie trzeba dużo wydać, tak? Mogło spowodować to, że podaż się uwolni i przez to... No nie, działania prościej powinny być dwutorowe, tak? Bo moim zdaniem obecny rząd zrobił taki błąd, nazwijmy to propagandowy, bo powinien był równocześnie komunikować wsparcie podaży i popytu, albo najpierw podaży, a później popytu. Tymczasem najpierw zakomunikował wsparcie popytu, co wywołało niepokój, bo tak, ludzie pamiętają jeszcze ubiegły rok i bezpieczny kredyt 2%. Tylko, że oni obiecali to jeszcze przed wyborami, kiedy nie będzie wiadomo, jaki będzie efekt tego programu, a jak efekt był, to tak naprawdę jest niepokój społeczny, no bo ludzie się boją, że znowu będzie po tym programie. I teraz trochę są wpadli w pułapkę własnych obietnic. No przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, żeby wzrosła podaż gruntów. No pierwsza zapowiedź już jest. Zresztą ja od dawna uważałem, że ograniczenie obrotu gruntami rolnymi w granicach administracyjnych miast jest bez sensu. Mhm. Więc jest zapowiedź, że to ograniczenie zniknie, czyli grunty rolne w miastach będą podlegały już swobodnemu obrotowi. Oczywiście to nie jest tak, że na wszystkich gruntach rolnych deweloper będzie mógł budować osiedla, bo jednak po pierwsze trzeba ten grunt zmienić przeznaczenie na budowlany, tak, trzeba wyłączyć z produkcji rolnej. To chwilę trwa, ale przede wszystkim trzeba spełnić, a przecież weszła w życie reforma planistyczna, która zobowiązuje gminy do przygotowania planów ogólnych i te plany ogólne będą decydowały, całe gminy mają być pokryte tymi planami ogólnymi, które rejony będą mogły być rozbudowywane, a które nie. Więc tutaj to też będzie dużo zależało od decyzji radnych, które działki rolne ewentualnie będą się nadawały pod zabudowę. Tylko właśnie, te plany się robi na lata, prawda, i one mogą być robione w takim pośpiechu, przez to, że są ograniczone czasowo i może to być tak, że dzisiaj mi się wydaje, że będzie to dobre dla miasta, ale za chwilę będzie... A problem z zmianą tego planu też jest duży, prawda? To nie są takie szybkie... No, a jeszcze w ślad za tym musi iść budowa infrastruktury, czyli doprowadzenie wodociągów, kanalizacji, prądu, dróg i tak dalej, i tak dalej. Co prawda tutaj... Zresztą to jest też ciekawa rzecz, bo organizowaliśmy w Łodzi konferencję, w której uczestniczyli wiceprezydenci Warszawy i Łodzi. I okazuje się, że największe miasta, które jeszcze nie tak dawno temu
pomstowały na tak zwaną specustawę mieszkaniową, czy jak to niektórzy nazywają Lex Developer, tak teraz chcą wydłużenia obowiązywania tej ustawy, bo ona faktycznie daje proste, szybkie w miarę narzędzie do tego, żeby przyspieszać inwestycje w miejscach, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego albo ten plan już nie spełnia tych oczekiwań. Bo się czasy zmieniły. Zmieniły się czasy, więc to jest fajne narzędzie, a tym bardziej, że ono się odbywa jakby w świetle kamer. Tak? Tutaj nie ma żadnych zakulisowych rozmów w sprawie WZ-ki gdzieś w gabinetach urzędników, tylko projekt takiej inwestycji musi trafić, on jest po pierwsze poddany konsultacjom społecznych i musi trafić na Radę Gminy, która podejmuje decyzję o zgodzie lub nie na realizację inwestycji w trybie specustawy, ale też przede wszystkim umożliwia gminom negocjacje, nazwijmy to w ten sposób, z deweloperami, że w zamian za to, że deweloper zbuduje tam to czy to, to gmina zgodzi się na taką inwestycję. Zresztą w tej nowej reformie planistycznej też jest taki mechanizm przewidziany. Najważniejsze, że on będzie ściśle regulowany prawnie. To już nie będzie żadnej uznaniowości, że w jednym mieście to jest tak, a w drugim tak. I właśnie, ja mam takie doświadczenie, że w tych mniejszych gminach, czy może w miastach, jest dużo większa przychylność, że stoi jakiś, na przykład my kupujemy takie obiekty, na przykład stare do rewitalizacji, starą fabrykę, stary biurowiec, który już, no mówmy się dzisiaj, no nie ma na niego popytu, nikt go nie chce, a stoi taki straszak, na przykład, czy to jakiś tam firm państwowych były, prawda, i tam spokojnie tkanka miejska, mieszkaniowa by się przyjęła i teraz nie ma problemu, żeby mieć przychylność władz do tego, żeby to przekształcić, bo to będzie z korzyścią dla miasta, prawda? Tak, tylko że opracowanie planu zagospodarowania trwa latami. Tak, a ustawa Lex Developer jakby jest... Przyspiesza. Przyspiesza i jakby tutaj jest interes miasta w tym, prawda, żeby coś, jakiś straszak, straszydło, które jest degradowane, no bo to trzeba będzie za 30 lat wyburzyć pewnie, bo już niczego się nie będzie nadało, a tak można z budynku, który jest jakimś tam pięciokondygnacyjny, na przykład zrobić z tego mieszkania. My takie tematy robimy. Paradoksalnie nawet miasta dla swoich inwestycji zaczęły wykorzystywać tę ustawę. Więc ona nie jest zła. No, to znaczy narzuca pewne standardy urbanistyczne, czyli te odległości od szkoły, przedszkola, przystanku komunikacji miejskiej. Więc oczywiście trzeba tylko dopilnować, żeby te standardy urbanistyczne były przestrzegane. Tak. Dokładnie, bo ktoś plan 20 lat temu uchwalił i teraz, żeby go zmienić, to jest naprawdę bardzo duży koszt, prawda? I problem, i zaraz jest jakiś przypadku planistyki, jest jakieś tam podejrzenie, czy przypadkiem ktoś nie ma jakiegoś interesu dużego w tym, prawda? Okej. Przejdźmy teraz do takiej ostatniej kwestii, którą chciałem zapytać, bo na portalu rynekpierwotny.pl no, klienci szukają mieszkań, prawda? Teraz jakie rady byś dał klientowi, który szuka swojego pierwszego mieszkania, żeby jak ma szukać tego mieszkania, w jaki sposób jakby przeglądać oferty, w jaki sposób je porównywać ze sobą, no bo niektórzy deweloperzy nie podają cen, jakby jaką byś rekomendację dał jakby tu użytkownikom? No, ja osobiście, gdybym ja był kupującym mieszkanie, to zacząłbym od zbadania swoich możliwości finansowych, czyli zbadałbym, jaką mam potencjalną zdolność kredytową i na jakie mieszkanie mogę sobie pozwolić. W drugiej oczywiście kolejności sprawdziłbym ofertę deweloperów, a w takim portalu ogłoszeniowym można sobie odpowiednio ustawić filtry. Poszukać mieszkań w cenie odpowiadających moim możliwościom finansowym. No i w trzeciej kolejności szukanie lokalizacji, która by mi pasowała, bo faktycznie jest tak, że tutaj trzeba niestety mierzyć siły, zamiary na siły, a nie odwrotnie. Więc wtedy oczywiście fajnie byłoby mieszkać w Warszawie na Mokotowie, ale możliwości pozwalają na Ursus albo Białołękę. No i wtedy pozostaje wybór albo najem mieszkania w lokalizacji dla mnie optymalnej, najlepszej, albo kupno mieszkania w lokalizacji mniej atrakcyjnej, dalszej. Zresztą ja ostatnio też przekonuję, że ceny mieszkań w największych metropoliach rzeczywiście osiągnęły już prawie że zaporowy pułap. Szczególnie dla młodych ludzi na początku kariery zawodowej te mieszkania są praktycznie nieosiągalne, bo kredyt w wysokości 700 tysięcy jest bardzo wysoki. Ale jeszcze stosunkowo bardziej dostępne są mieszkania w aglomeracjach, czyli w miejscowościach oklejących największe miasta. Pewnie w tych mniejszych miastach to
to nie jest problem mniejszych miast, gdzie dojazd z okolic miasta zajmuje niewiele czasu, ale w dużych metropoliach już tak, więc może się okazać, że czasami to mieszkanie na osiedlu budowanym gdzieś tam na obrzeżach, bez infrastruktury, z jednym autobusem, który tam kursuje dosyć rzadko, dojazd jest bardziej uciążliwy niż z miejscowości okolających. Na przykład Piaseczna, tak? Może Piaseczno nie jest najlepszym przykładem, ale na przykład Legionowo, tak. No, tam, gdzie jest dobry dojazd komunikacją szynową, zwłaszcza pociągami podmiejskimi. Bez korków. Tak. To nie jest oczywiście, jakby to powiedzieć, rekomendacja. Super, no bo pociągi też różnie jeżdżą, ale no, coś za coś, tak? No, jeżeli ktoś chce mieć własne mieszkanie... Musi sobie zadać pytanie, czy woli... większy metraż na przykład za te same pieniądze. Metraż, czy woli po prostu mieć bliżej. Albo jeżeli chce mieć już bardzo blisko, a nie stać go na zakup mieszkania właśnie w tej optymalnej lokalizacji, no to wtedy musi nająć mieszkanie. Zresztą robiliśmy takie badanie naszych użytkowników i jest taka grupa osób, które świadomie najmują mieszkanie właśnie z uwagi na to, że przede wszystkim dla nich liczy się lokalizacja, bliskość miejsca pracy i elastyczność, tak? Dostępność do atrakcji, które im oferuje miasto, i dla nich to jest... Ja jestem zwolennikiem na przykład takiej praktyki, że jeżeli na przykład nie, chcesz mieszkać w mieszkaniu, które ma 60 metrów, nie stać Cię na, nie stać Cię na 40, to kup mieszkanie w danym mieście, na przykład w Warszawie, które jest najlepszą perspektywą i ma najwyższą stopę zwrotu z możliwości takich, których Ty masz finansowych, a sam wynajmij sobie mieszkanie 60-metrowe, bo często można znaleźć takie mieszkanie okazyjnie, bo komuś na przykład nie zależy, nie jest profesjonalistą w tym zakresie, ma mieszkanie, które leży, wynajmij, spodobasz mu się, polubi Cię, tak? I wynajmie Ci to na przykład poniżej rynku i takie mieszkanie wynajmiesz na rok, dwa, trzy czy pięć, a swoje pieniądze zainwestuj tam, żeby jakby nie czekać na inwestowanie w nieruchomości, tylko żeby być beneficjentem ewentualnie tej inflacji, tych wzrostów, prawda, w przyszłości. I jednocześnie masz mieszkanie, a z drugiej strony mieszkasz w tym, co chcesz. I może być tak, że ta rata kredytowa mieszkania 60-metrowego, 400-metrowego i czynsz 60 będzie podobna, prawda? Może się tak zdarzyć. Oczywiście znam przypadki osób, które wynajmowały swoje mieszkania na przykład w centrum Warszawy, a za te same pieniądze mogły dom pod Warszawą nająć. Więc oczywiście są... Mówiliśmy o tym popycie, który w ubiegłym roku był bardzo wysoki. On również był napędzany tą relacją czynszu do spłaty kredytu, bo spłata kredytu tego preferencyjnego, bezpiecznego kredytu 2% była niższa, dużo niższa niż czynsz. W związku z tym bardzo wielu najemców wykorzystało ten moment i zrezygnowało z najmu na rzecz kupna mieszkania. Zresztą ja często polemizuję z osobami, które mówią, że no tak, że to w Polsce to nieszczęsne przywiązanie do własności, że trzeba z tym skończyć, że ten najem jest taką fajną opcją. Ja na to odpowiadam wtedy w ten sposób, że na Zachodzie ten wskaźnik najemców jest bardzo wysoki, dlatego że ludzi już po prostu na mieszkania nie stać. I u nas ten wskaźnik też będzie rósł, też coraz mniej osób będzie stać na własne mieszkanie. I tylko w czym rzecz? Ja już pomijam kwestię, czy przez 30 lat spłaty kredytu finalnie droższy będzie kredyt czy czynsz, bo czynsz będzie cały czas rósł. Tak. A raty kredytu będą, może ich rosły, się ale będą spadały. Ale inflacja zewaluje kredyt. Ale jak policzymy jedno i drugie, no to może się okazać, że ten najem jest droższy w gruncie rzeczy, ale jest rzecz istotniejsza. Ja to nazywam funduszem emerytalnym. Własne mieszkanie, które spłacę po 30 latach, jest już moim majątkiem, tak, z którym mogę coś robić. W tej racie masz też kapitał i też w tej racie masz zabezpieczenie przed inflacją, w pewnym sensie, prawda? Więc najem jest ok, ale pod warunkiem taki długoterminowy, bardzo długoterminowy. Że z boku inwestujesz swoje pieniądze. To po pierwsze. Na coś, co ci stać. Tak, to po pierwsze, żeby mieć poduszkę na emeryturę. Albo jeżeli to jest najem na warunkach preferencyjnych, czyli w mieszkaniu komunalnym, albo w mieszkaniu społecznym czynszowym, gdzie ten czynsz jest przynajmniej o połowę niższy od rynkowego. Tak. I jest też perspektywa stabilności, czyli mogę tam mieszkać choćby do końca życia. Dokładnie.
Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, że wolę moje pieniądze, żeby pracowały szybko, a jeżeli mam mieszkać, to ja sam wiele lat mieszkałem w domu, który wynajmowałem za 1,5% wartości rocznie. Mieszkałem w mieszkaniu, które było bardzo drogie i też wynajmowałem je za 1-2%, dlatego że jest zawsze się znajdzie ktoś, kto mówi, mam kupiłem mieszkanie, ulokowałem kapitał, nie muszę w tym mieszkać, bo mam trochę tych mieszkań, jakby nie mam czasu się tym zająć i jest w stanie, nie mówię, że to jest zjawisko takie globalne, ale tak samo jak z szukaniem okazji na rynku, tak samo można znaleźć okazję na rynku najmu. I można takie mieszkanie znaleźć i ja na przykład wolę, żebym mieszkać w czyimś mieszkaniu za cenę 2% wartości tego mieszkania rocznie, a sam swoje pieniądze inwestować na dużo wyższą stopę zwrotu. Dokładnie tak jak mówisz. Ja zresztą spotkałem się też z takimi przypadkami osób, które mówiły, nie chcę teraz ładować w mieszkanie kilkuset tysięcy, ja wolę te pieniądze zainwestować w swój biznes, bo dzięki któremu będę zarabiał więcej. A mieszkanie własne może poczekać, jak ten biznes już odpowiednio rozwinę. Ja mam taką zasadę, że wiecie, ja już mam prawie 40 lat, a już wybudowałem parę domów i wybudowałem wiele domów jakby dla ludzi, prawda? Swoich też trochę. Natomiast to jest tak trochę z tym domem, że uważam, że nie opłaca się go mieć albo mieć swojego mieszkania, ale w pewnym momencie warto, ale wtedy, kiedy można powiedzieć, że te pieniądze zainwestowane w to nie robią ci różnicy w całym twoim majątku i wtedy moim zdaniem warto to kupić, bo masz taki spokój, że masz swoje. A jak myślisz, dlaczego... Ale wiesz co, ja ci jeszcze wejdę słowo, bo poruszyłeś ciekawy wątek, bo a propos kupna mieszkania czy kupna domu, tak? Wiele osób podchodzi do tego, być może w ten sposób, że to jest moje miejsce do zamieszkania, ja tu będę mieszkał i tak dalej. Tymczasem na ten zakup trzeba też patrzeć pod kątem takim właśnie inwestycyjnym trochę, tak? Czyli to trochę też jak z samochodem. Niektórzy kupują takie samochody, które najmniej tracą na wartości. Natomiast w tym przypadku, jak będę chciał to mieszkanie sprzedać, to czy jego wartość wzrośnie, czy spadnie za jakiś czas? I trzeba patrzeć, tak dom na przykład. Można oczywiście rzucić się na dom, tam nie wiem, 250 metrów kwadratowych, tylko że sprzedać taki dom będzie dosyć trudno. Najlepiej sprzedają się domy w okolicach 150 metrów kwadratowych. Po 10 latach dom już może nie mieć takiej wartości, bo wymaga remontu, prawda? Tak. A blok jest na co dzień restaurowany, jest jakby cały czas jest remontowany, więc jakby mieszkania w blokach mają tak dużo łatwiej trzyma wartość. Tak na marginesie deweloperzy w ofercie deweloperów. Oczywiście deweloperzy jednak budują głównie mieszkania. Oferta domów jest 4% łącznej oferty mniej więcej. Bo Polak jednak woli sam sobie ze szwagrem. Ceny gruntów robią swoje, to znaczy po prostu ceny gruntów są bardzo wysokie, więc na dom w mieście, w dużej metropolii już sobie mogą pozwolić bardzo zamożni ludzie. Budują jeszcze deweloperzy oczywiście segmenty, tam jakieś szeregówki i tak dalej, ale co ciekawe, najczęściej są to takie właśnie segmenty o powierzchni do 150 metrów kwadratowych. Natomiast na przykład chyba w Łodzi, z tego co pamiętam ze statystyk, w ogóle nie buduje się, deweloperzy nie budują domów powyżej 200 metrów kwadratowych. 1/4 oferty, tylko Warszawa, w Warszawie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś ma budżet na dom powyżej 200 tysięcy, to i bardzo często już ma projektanta, wybuduje to sobie sam. Jakby nie chce bierać standardowego rozwiązania, tylko raczej chce po prostu mieć coś takiego, co spełnia jego potrzeby w pełni, a dom taki z projektu, można powiedzieć, już nie zawsze się wpasuje w to. A no, ciężko tutaj, żeby deweloper ci zaprojektował mieszkanie, prawda? Na etapie jeszcze pozwolenia na budowę. A powiedz mi, czy jakby... Jakie jest twoje przypuszczenie? Skąd się wzięło w to nas, Polakach, że my tak kochamy swoją własność? No, bo mieszkanie jest naszym jedynym często majątkiem, którym dysponujemy. Ale że my jako nacja, no bo to tak jakby, czy historycznie widzisz jakieś tam rzeczy, bo ja mam jakąś tam teorię. O, już nie chciałbym się cofać do czasów zaborów, wozu drzymały i tak dalej, i tak dalej. Nie, myślę, że to jest po prostu takie podejście czysto pragmatyczne, tak? Po pierwsze, lubimy zostawić coś swoim potomnym, czyli to mieszkanie na dzieci, wnuki i tak dalej. Po drugie, no jednak jest to jakieś zabezpieczenie, tak? Lubimy się czuć bezpiecznie w sytuacji, kiedy jesteśmy już w starszym wieku i wiemy, że nikt nas z tego mieszkania czy z tego domu nie przepędzi. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy ta emerytura jest już bardzo skromna. No a myślę, że już to pokolenie takich, powiedzmy, dziadersów współczesnych
do których siebie też zaliczam, no też patrzy na to pragmatycznie, bo wiem, że dysponując tym majątkiem mam, ja już nie jestem z tego pokolenia, co to mówi, że drzew się starych nie przesadza, tylko mogę z tym majątkiem coś zrobić. Mogę to mieszkanie sprzedać, kupić sobie mniejsze, w gorszej lokalizacji jeszcze mi zostanie sporo pieniędzy. No wiesz, o co chodzi. No po prostu nigdy nie będę pod ścianą po prostu, tak? A gdybyś wynajmował całe życie na przykład, no to... Zostałbym zerem. Zostałbyś zerem i komuś byś po prostu budował majątek, tak? Tak. I to jest normalne, ale ja słyszałem taką opinię właśnie, że my to mamy, tak Polacy, że Niemcy tego nie mają, a my to mamy, bo cały czas przez te setki lat ktoś nas napadał i nam zabierał tą naszą własność. I my mamy jako Polacy takie przywiązanie do tej własności, właśnie tak jakby genetycznie, kulturowo uwarunkowane tym, że mamy taki strach trochę. No bo umówmy się, że jakby ta ostatnia wojna, druga wojna światowa, no jakieś piętno w nas na pewno odcisnęła i to babcie powtarzały różne rzeczy. Wielu mężczyzn nie wróciło z wojny i te dzieci były wychowane często przez kobiety. Jakby wiele dzieci nie miało ojców i tak dalej. I to na pewno jakoś inaczej nas to uwarunkowało niż na przykład kraje zachodnie. A może też to wynika z dużo niższej takiej kultury, nazwijmy to inwestycyjnej czy inwestorskiej. Tak, no w Anglii jest setletna tradycja budowania majątku, prawda? Tak. Giełda, różnego rodzaju możliwości, które dawał im rynek. A u nas często ta nieruchomość, zresztą to widać nawet, wydaje mi się, po ludziach, którzy mają duże nadwyżki finansowe i bardzo chętnie inwestują w nieruchomości, bo to im się wydaje takie pewne, bezpieczne, proste. Nie musi się tym interesować, koło tego chodzić, nieruchomość jeść nie woła, szczególnie ziemia. Wiadomo, że z czasem jej wartość, przynajmniej nominalnie, będzie cały czas rosła. Więc tak, to jest o wiele łatwiejsze, o wiele prostsze i myślę, że to też z tego wynika to przywiązanie do własności. Pewnie. Dzięki Marku w takim razie, że udało nam się porozmawiać. Mam nadzieję, że sporo żeście z tego wyciągnęli, w szczególności jeżeli chodzi o te kwestie analizy rynku. Także dzięki wielkie.